Ludzie często obawiają się, że moje odrzucanie niepasujących osób z otoczenia, zamiast próby w cudzysłowie ich naprawy, grozi samotnością na starość, bo w pewnym wieku nie da się poznawać nowych ludzi. Jeden z panów zapytał nawet, czy z tego powodu nie jest lepiej walczyć o te teraźniejsze, najważniejsze relacje, podtrzymując dokonany przez siebie wybór. Powiem tak, mam 67 lat i jak dotąd moje podejście bardzo dobrze sprawdza się w moim życiu. Jest wystarczająco wiele fajnych osób, trzeba mieć tylko dla nich miejsce, które często blokują właśnie ci, Niefajni, dlatego tych ostatnich trzeba wyrzucić. Do tego oczywiście warto być ciekawym i niebanalnym człowiekiem, który nie boi się wychodzić do ludzi. A nad tym ostatnim to może prawie każdy popracować, niezależnie od wieku.